Kiedy w 1980 roku brytyjska firma Helicopter Hire zwróciła się do PZL Świdnik w sprawie wypożyczenia do filmu Śmigłowca Mi-2, jego produkcja szła pełną parą. W latach 80. maszyna brała udział przy produkcji polskich filmów. Mogliśmy zobaczyć ją w słynnym Misiu Stanisława Barei czy też w serialu Zmiennicy tego samego reżysera. Śmigłowiec Mi-2 był też częstym gościem w kryminale 07 Zgłoś się. Jednak występ w filmie Tylko dla Twoich oczu śmigłowca zarejestrowanego jako SP Saab przyćmił pozostałe filmowe dokonania jego lotniczych braci. Pilotem tego słynnego śmigłowca był Czesław Dyzma. No, to jest czapka, w której latałem nad Meteorą do filmu For Your Eyes Only. I to jest ciekawostka taka w rodzinie, pamiątka. Kiedy nazwisko polskiego pilota pojawia się w napisach końcowych filmu, a zakłady PZL Świdnik drukują katalog z okładką nawiązującą do lotu śmigłowca w greckich Meteorach, większość Polaków nie zdaje sobie sprawy z udziału świdnickiej ekipy w zachodniej produkcji. Ale zacznijmy od początku. Ekipa leci śmigłowcem do Warszawy po Johna Crutzona. Tu dostaje informację, że wizy czekają w Salonikach. Po noclegu w Krakowie w drodze do Czechosłowacji lecą przy niskiej podstawie chmur. To pierwszy niebezpieczny odcinek tej podróży. Powrót do Polski byłby wizerunkową klapą. Nie wiedzą, że w Salonikach czekają na nich kolejne problemy. W Salonikach okazało się, że nie ma wiz, tak jak obiecywano nam w Warszawie. I powstał poważny problem. Władze lotniska nie pozwalały ani wyjść z lotniska, ani lecieć dalej. Mogliśmy tylko zawrócić. Przez przymusowy postój na lotnisku w Salonikach i problemy z wizami nie dane jest zobaczyć z bliska Czesławowi Dyzmie i mechanikowi Stanisławowi Porębskiemu klimatycznego greckiego miasta. Musieli wykonać niebezpieczny lot przez góry Olimp i Pindos. Przy tych górach okazało się, że całe niebo jest zakryte. Wobec tego postanowiłem zejść nisko do na 10 metrów nad ziemią i w ten sposób w chmurach z widocznością ziemi zacząłem pokonywać ten odcinek. Leciałem i zobaczyłem, że pod spodem jest cieknie jakiś strumyk i pomyślałem logicznie, że ten strumyk, ta woda musi mnie zaprowadzić gdzieś do morza. I tak się też stało. Po pół godzinie lotu właśnie w chmurach z widocznością ziemi doleciałem do Morza Jońskiego i później tam już nad morzem to było bardzo łatwo. Śmigłowiec wreszcie dociera do lotniska na wyspie Korfu. Właśnie filmowcy skończyli nagrywać sceny w pobliżu portu lotniczego oraz starej części stolicy wyspy. Teraz już wszyscy lecą w rejon meteorów. Kiedy jako pierwszy z autokarów wysiadł Roger Moore i trzymał jakąś taką oplecioną dużą butelkę widocznie wina i idąc do tego hotelu z daleka skrzyknął do kierownika ekipy: jak wygląda twój śmigłowiec? Więc zrozumiałem, że byli bardzo zainteresowani tym śmigłowcem ze żelaznej kurtyny. W tym dniu ekipa filmowa przemieszczała się autokarami z wyspy Korfu do hotelu w pobliżu meteorów.
Czesław Dyzma natomiast ze swoim śmigłowcem oczekiwał na rozpoczęcie zdjęć. Pierwsze, co zapytał reżyser ekipy, czy widz rozpozna, że to jest wschodni śmigłowiec. No i wszyscy oczywiście potwierdzili tak, że to jest całkiem inny śmigłowiec niż śmigłowce te zachodnie. Mi-2 diametralnie różni się od zachodniej konstrukcji Gazel, co było widać gołym okiem. Choć producenci filmu sprowadzili śmigłowiec specjalnie z Polski, do końca nie wiedzieli, czy wykorzystają go w jednej ze scen. Ktoś się żachnął, że ile by zachodni tam producent dał za to, żeby właśnie z jego znakami tutaj tego. Więc wtedy pomyślałem sobie, że ten znak PZL zostawię, bo rzeczywiście zrozumiałem, że to bez sensu był ten nakaz zmiany tych znaków. Więc znaki na belce zostały zmienione, a na śmigłowcu kazałem zostawić. I także było. Według scenariusza nieplanowane spotkanie Jamesa Bonda z szefem KGB Gogolem miało nastąpić na szczycie Klasztornej Góry. Aby było wiarygodne, musiało być zrealizowane tylko przy pomocy śmigłowca, a najlepiej przy pomocy śmigłowca wschodniego. Tam zrobili taki podest na jako lądowisko, tam 5 na 5 metrów, tam gdzie lądowałem. Także cały przód był nad tymi górkami, a tylna część, belka ogonowa tam wisiała nad przepaścią. Ponieważ zakonnicy z klasztoru Świętej Trójcy nie zgodzili się na realizację zdjęć na ich terenie, ekipa filmowa została zmuszona do wybudowania prowizorycznego klasztoru oraz lądowiska dla śmigłowca. W górach Meteory to obok leciał inny śmigłowiec, z którego robiono zdjęcia, a pilotował go Mark Wald, który do tej pory pracuje właśnie przy tych filmach Bonda. W latach 90. film był dostępny w Polsce już na kasetach wideo oraz w telewizji. Takie czasopisma jak Silesia Airport, Aeroplan czy Dziennik Zachodni poruszyły wątek udziału SP SAP w zachodniej megaprodukcji. W tamtych czasach nikt się nie interesował i to poszło zapomnienie. Dopiero później, jak po 89 roku, już w latach 90., wtedy dopiero, jak oglądano u nas ten film For Your Eyes Only, prawda, to wtedy niektórzy zauważyli, że tam jest śmigłowiec, występuje śmigłowiec polski z PZL. Po prawie 40 latach Czesław Dyzma odnalazł w garażu filmowy storyboard oraz zdjęcia, wśród których znalazła się widokówka z autografem Rogera Moore'a. Na uwagę zasługują również odnalezione plany pracy, w których również odnajdujemy nazwisko polskiego pilota. Po powrocie z Grecji odstawiłem śmigłowiec i dalej nim nie latałem, bo dostałem inne zadanie. A to było zadanie certyfikacji śmigłowca Sokoła i tym się zajmowałem. Według mojej wiedzy
wiem, że ten śmigłowiec po wylataniu resursu, po skończeniu resursu, został przekazany na poligon strażacki, gdzie tam ćwiczono gaszenie pożaru śmigłowca, i w tej chwili już prawdopodobnie on nie istnieje.